Dobra, pytanie. Ile maksymalnie taki użytkownik może wydać? Taki top miesięcznie. Wydać łącznie miesięcznie, miesiąc w miesiąc kasy. To by było zajebiście. Ponad 4000. A, ja myślałem, że 8000 mówisz. Nie, nie, koło 4000, 4500 to nie jest jeden użytkownik, jest kilku użytkowników, którzy tyle wydają. Także widzicie, że top 100 mogliśmy sobie wybierać nawet z dość sporej grupy. Jest luka między tymi, którzy dość dużo wydają, a którzy wydają bardzo dużo, bo to tak 2500 i później nagle powyżej 4. To 3 miesiące. 3-miesięczny okres i średnio wychodziło coś takiego. Ale to ja ci tego nie powiem. Wiesz, żeby mnie zabili za to. Tak samo nie powiem ci, ile dokładnie konkretna gra zarabia. Znaczy nie, no to łatwo jest zobaczyć, że ta grupa, która wydaje bardzo dużo, ich jest bardzo mało. Ci, którzy wydają sensownie dla gry, które to, co buduje ARPU, to jest te 50%, między 10 a 50 zł. I znowu, jeżeli idziemy na masę ludzi, którzy wydają impulsowo. Pytanie, ile wydajecie, nie wiem, na gumę do rzucia na przykład miesięcznie? Jesteście w stanie policzyć? No, nie, ci, którzy wydają, no dobra, ci, którzy wydają. Ale to takie jest szacowane. A wiesz dokładnie, masz zapisane w Excelku? A, 4 opakowania. Jesteście poukładane. No to w grach jest podobnie jak z tymi batonikami czy gumami przy kasie. Bardzo często, że mam to dostępne na tyle prosto, bo płacę SMS-em niestety, bo wtedy się mniej zarabia, ale płacę małe kwoty, właśnie tak. Ja musiałem mojej żonie odłączyć wszystkie konta na przykład, szczerze. Od tabletów, od serwisów społecznościowych, bo nagle, a bo ja kupiłam, tu krowę kupiłam, tu coś. Mówię, kobieta, a wiesz, ile wydać? Nie, bo ty dostajesz rachunki. No to dobrze, no wydałaś 2000, no, w ciągu 2 miesięcy. Jezus Mary, no tu coś, nie? I tak samo tutaj jest, że w pewnym momencie tą kontrolę gracze tracą, super dla nas, bo wydają coraz więcej, to jest fajne. Dobra, czy można zarobić kilka przykładów, jak można zarobić, że polskie firmy działające w socialu, nawet na polskim serwisie, nie muszą koniecznie siedzieć na Facebooku czy na innych serwisach społecznościowych, dadzą radę zarobić. No, jest kilka przykładów, chociażby Skalne Miasteczko. Niestety prawie przyjechała tutaj jedna osoba z producentów, niestety się nie wyrobi dzisiaj. To jest gra, która powstała na, że tak powiem, gruzach innej gry, mianowicie wcześniej było to jakiś tam shopping life czy cokolwiek innego, chodzenie i prowadzenie sklepu z ciuchami, ale nauczyli się, właśnie szkoda, że nie ma Maćka, nauczyli się na tej jednej grze, co spieprzyli de facto, co zrobili źle, wiedzieli, że na tym nie zarobili, wyrzucili to do kosza, zapomnieli, gdzieś to tam leży i zrobili drugą grę. Druga gra, która ma fajne wyniki, bo tak jak zobaczycie, mają 300, ponad 300 tysięcy aktywnych użytkowników miesiąc w miesiąc. Z tych 300 użytkowników dziennie przychodzi 1/3. De facto dla gier społecznościowych to jest bardzo, bardzo fajny wynik. Jeżeli z miesięcznych użytkowników 1/3 wpada ci dzień w dzień, to po prostu jest super hiper. Zobaczcie, co się dzieje, jeżeli chodzi o ARPPU. No, oczywiście nie powiedzą mi, jakie jest ARPU. Wiecie, co to jest ARPPU? Na płacącego użytkownika. Średni dochód na płacącego użytkownika. Czyli jeżeli weźmiemy tych ludzi, którzy wydają, to oni średnio wydają 40 zł, czyli już coś fajnego, ciekawego jest. Też nie powiedzą, jaka jest wartość transakcji, ale zobaczcie, że de facto dziennie kilka razy te transakcje są, kilkaset dziennie jest wykonywanych. Na przykład jeżeli my mamy, znaczy nawet nie my, tylko któryś z naszych operatorów ma błąd w systemie transakcyjnym,
typu, że nie, na przykład SMS-y nie przychodzą, to ja się szybciej dowiaduję od nich, bo oni mi zgłaszają, że przestają zarabiać. Czyli jeżeli chcemy zarabiać na grach społecznościowych, to nie ma czegoś takiego, że ja sobie zrobię grę, postawię, usiądę i będę patrzył, jak tam kasa leci. Nie, to cały czas trzeba obserwować, optymalizować, patrzeć, gdzie ci użytkownicy są, w jakich oni grupach przechodzą, do którego poziomu doszli, gdzie się zacięli, gdzie zaczęli płacić, podkręcać. Tak żeby, o, to w ogóle powinienem na tej slajdzie powiedzieć. Czyli jeżeli chcemy zarabiać, i znowu wrócę do pierwszej prezentacji dzisiaj, że jeżeli chcemy zarabiać na grach społecznościowych, to musimy cały czas zmieniać, cały czas się doskonalić, cały czas zwiększać jakość swojej usługi, ale plus jest taki, że na bieżąco mamy x beta testerów. No tyle, ile mamy użytkowników, tyle mamy beta testerów. Nie mamy tego w dużej grze. Nie możemy tego zrobić w Wiedźminie, bo wydamy Wiedźmina, poszło 1 000 000 sztuk na świat, ludzie grają i co teraz? No DLC, no a teraz niech oni to pobierają, nie? No łatka, patche i tak dalej, no ale nie masz czegoś takiego, że grasz full online non-stop. Okej, jeżeli masz tryb multiplayer, gdzie gramy non-stop, tak to byś musiał cały czas być podłączony. Nie każdy chce być podłączony do internetu non-stop. W grach społecznościowych musisz. Musisz być, czyli cały czas możesz te dane, każdy klik możesz zliczyć i później ten każdy klik możesz optymalizować. Czyli jeżeli tu kolega powiedział, co to jest NK, no to ja mogę powiedzieć, że to jest też dla producentów gier społecznościowych miejsce na trzepanie kasy, tylko trzeba z sensem to robić. Czyli można tam trochę tego golda nafarmić. Kwestia jest tylko tego, żeby robić to z pomyślunkiem, bo dużo firm przychodzi, wrzuca i później, o Jezus Maria, nie zarabiamy. No jak masz zarobić, jeżeli jedyną formą płatności w twojej grze jest dokupienie kolorka do rysunku? No, nikt nie chce mieć kolorka, bo inny tego kolorka nie widzi. No to zrób coś, żeby oni widzieli i tak dalej. Ale ci, którzy faktycznie chcą zarabiać, optymalizują to, zmieniają i widzę, tak jak Tomek powiedział, jeżeli zrobił update i zaczęła kasa płynąć, że można się nauczyć i robić. De facto wszystko, także trzeba robić. No.